Vladi? Co? Co my tutaj robimy? Krzysiu, wpadłem na kolejny genialny pomysł. Założyłem w twojej kuchni zakład egzorcystyczny. Egzo co? Egzorcystyczny. Jak to jest ten, no, ludzie przychodzą ci z problemem, że na przykład opanował ich groźny demon, a my ich szybko wiesz, tam robimy te swoje, jak to się nazywa, błogosławieństwo i już, uleczeni, co nie? Vladi. Co? Ale ty byłeś zagrożony z demonologii, nie pamiętasz? Nie pamiętam. O, słyszysz to? Chyba mamy pierwszego klienta. O, witam pana! A dzień dobry. Słyszałem, że jest tutaj najlepszy zakład egzorcystyczny w okolicy. Tak, to prawda. Najlepszy zakład egzorcystyczny w tej okolicy. Nie ma lepszych. Proszę za mną. Proszę, proszę tu za mną. Proszę, proszę, proszę. Poczekaj, proszę, proszę poczekać. No. Proszę. Dobrze. Co panu dolega? Chyba opętał mnie jakiś demon. Nie. Czemu pan tak uważa? Nie wygląda pan. Dokładnie, ja nie widzę żadnych symptomów, które wskazywałyby na opętanie przez demona. Był pan kiedyś... Widział pan kiedyś opętanego przez demona? No właśnie. To jest zakład egzorcystyczny, a nie jakiś dentysta. Był pan kiedyś u dentysty? A był pan kiedyś opętany? Krzysiu, co o tym sądzisz? Jak dla mnie to zwykły hejt. Proszę zobaczyć. Ja tutaj nic nie widzę, a ty, Krzysiu? Ja myślę, że dwa apapy na noc i będzie okej. Zamarnowanie naszego czasu! 100 zł się należy. No właśnie. 500 zł się należy. No właśnie. No. No, a teraz już, wynoś się stąd, to jest zakład... Płacisz i wynocha. No, to jest zakład egzorcystyczny, a nie jakiś ten... Dentysta. Dentysta, albo inny... rozmowy z ludźmi, co nie? Już, wynocha stąd. No. Demonem nie umie być. Opętany. No, chyba nie widział opętanego. Bardzo się cieszę, że tutaj przyszedłem. Fenomenalna obsługa. 10 na 10. Następny! Czy tu jest sklep spożywczy? Krzysiu? Chyba mamy opętanie. Pierwszego stopnia. Brać ją! Jest pani opętana, na pewno, na pewno. Ratujemy ją! O, szybko! Pogubią nas tu. Krzysiu! Przynieś krucyfiksy! Nie wiem. Przynieś mi cokolwiek. Mam pomysł. Halo, proszę iść do sklepu. Cicho. Nie odzywaj się, jesteś opętana przez demona. Dobra. Święta miotła. O, wszechpotężny demonie, wyjdź z tego ciała. Dobra, poszedł sobie już. 500 zł się należy. Co? Za co niby? No jak to za co? Wypędziliśmy z pani demona. Uratowaliśmy panie życie. No właśnie, gdyby nie my... Mogłoby być gorzej. Bo zrobiłaby to konkurencja. Tak, to był wspaniały egzorcyzm, Krzysiu. Naprawdę bardzo dobry. No, no fachowo, się, tak, no, bardzo dobrze. Ale to miotło... To znaczy, no, widać, że w święta jest. Miotła te sprawy, tak, co? Najlepsza. A dowiem się, gdzie jest ten sklep spożywczy? Tak. Za? Kolejne 500 zł.